chce zademonstrować swoją dezaprobatę, przede wszystkim dezaprobatę do tych 8-letnich rządów i chce również wyrazić poparcie dla obecnego rządu, który uważam za rząd fantastyczny, i prezydenta, który chyba jeszcze bardziej fantastyczny jest. Możemy tych komuchów odwalić od władzy. No przecież to, co oni wyprawiają, to przechodzi ludzkie pojęcie. Kradną, złodzieje, obgadują nam prezydenta, a przecież my mamy wolno Polskę. Polska jest naprawdę w trudnej sytuacji. Moja orientacja jest taka, która ma charakter narodowy, obywatelski i patriotyczny. I tu trzeba być. Bo nie podoba mi się to, co dzieje się w Polsce, tak? Wybraliśmy prezydenta, wybraliśmy rząd, a część społeczeństwa no, nie może się z tym pogodzić, tak? My przyszliśmy tutaj pokazać, że godzimy się z tym, że jesteśmy za tym, co robią, i jestem dumna, że mogę tutaj dzisiaj być, naprawdę. Dzisiaj przyszłam poparcie dla prezydenta głównie i całego rządu, po to przyszłam. Bo to, co się robi, to jest nie do pomyślenia. Mamy rząd, który jest niecały miesiąc, i co wyprawia opozycja, to jest nie do pomyślenia. Jestem pierwszy raz w życiu na takiej manifestacji, ponieważ nie mogę akceptować tego, że ktoś mówi o pełzającym zamachu stanu w momencie, kiedy odbyły się normalne, demokratyczne wybory. To jest po prostu, nie mieści mi się to w głowie. Jestem Polakiem. Polakiem. Polak musi bronić ojczyzny, a nie obcego kapitału. Bronimy naszej ojczyzny, będziemy bronić do skutku. Dlatego, żeby Polska była Polską. Proszę Państwa, to jest piękny dzień. Piękny Bóg, honor i ojczyzna.